Life could be a dream. Life could be a dream. Do, do, do. Na każdym rogu czekają niebezpieczeństwa i czają się tam, gdzie najmniej się ich spodziewamy. Niedawno odkryto, że zwykłe suszarki do rąk w toaletach publicznych są obarczone niebezpieczeństwem, informuje Smart Journal. Przeczytaj więc ten artykuł i poważnie zastanów się, czy nadal chcesz ich używać. Amerykanka Nicole Ward odkryła, że standardowe suszarki do rąk stanowią poważne zagrożenie dla naszego zdrowia. Dziewczyna pracuje w jednym z laboratoriów w południowej Kalifornii. Niedawno postanowiła sprawdzić czystość zamkniętej suszarki do rąk w jednej z publicznych toalet. Wynik ją zszokował. Dziewczyna znalazła w suszarce ogromną ilość bakterii i grzybów chorobotwórczych. Niebezpieczeństwo polega na tym, że z łatwością przenoszą się one na dłonie osoby wraz z powietrzem i powodują różne choroby. Dlatego po zastosowaniu takiego agregatu kończyny nie mogą być nazwane czystymi. Istnieje kilka szczepów niebezpiecznych grzybów chorobotwórczych i szkodliwych bakterii, które często powodują pewne dolegliwości. Takie mikroorganizmy są w Twoich rękach, kiedy sam jesteś przekonany, że są czyste, pisze kobieta. Nicole opublikowała post z wynikami badania na swojej stronie w sieci społecznościowej. Dziewczyna potwierdziła swoją teorię zdjęciami szalki Petriego, która była w suszarce tylko przez kilka minut. Zdjęcia wyraźnie pokazują ogromną liczbę bakterii i mikroorganizmów. Nicole nie ma zamiaru nikogo straszyć, ale po prostu uznała to za swój obowiązek, aby ostrzec i uświadomić wszystkich, ile bakterii ukrywa się w tych urządzeniach i jak bardzo mogą one zaszkodzić zdrowiu.